Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek programu Galaktyka Pomerania. Sandra Myszkowska, Magdalena Schodolska w biało-czerwonych barwach, jak tak, się stało. Tak, Szanowni Państwo, dzisiaj, kiedy miałyśmy wybór ubrań z naszą stylistką, Sandra w garderobie rzuciła wspaniały pomysł, żebyśmy ubrały się na biało-czerwono w związku z tym, że Polacy grają dzisiaj mecz i tak też zostało. Więc dzisiaj stylizacja prezenterek Sandra. Dziękuję bardzo, że doceniłaś. Z nami Mateusz Brzeźniak, dziennikarz działu sportowego Gazety Wyborczej, Szczecińskiej Gazety Wyborczej. No i oczywiście porozmawiamy o dzisiejszym meczu, meczu z Rosją. Mamy szansę na jakiś dobry wynik? No i jaki wynik usatysfakcjonowałby nas dzisiaj? Ja myślę, że mamy szansę, że ten pierwszy mecz z Grecją wcale nas nie przekreślił i to jest przede wszystkim dobry omen, dlatego że w poprzednich wielkich imprezach tak naprawdę już po pierwszym meczu drugi musieliśmy grać o wszystko. A teraz niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, mecz o wszystko zagramy z Czechami, bo tak naprawdę nawet porażka z Rosją nas nie skreśla. Jaki wynik nas usatysfakcjonuje? No, trener Smuda powiedział, że każdy wziąłby w ciemno oprócz porażki, także ustawienie dzisiejsze naszego zespołu też może wskazywać na grę bardziej defensywną. Myślę, że remis będzie dobry, tak, myślę, że remis będzie dobry. No, wygrana oczywiście byłaby świetna, ale to, o to może być już trudniej. No właśnie, ale to jak zacytowałeś teraz pana Smudę może też świadczyć o tym, jak silnym rywalem jest niestety Rosja w poprzednim meczu, w którym wygrała 4-1 z Czechami, Rosjanie szli jak czołg. Zdecydowanie tak. No, mi się wydaje, że Rosja jest zdecydowanym faworytem naszej grupy. Odstaje od reszty drużyn. Pokazali to Rosjanie w pierwszym meczu z Czechami, tak jak powiedziałaś, gdzie wygrali 4-1. Tak naprawdę pozostawili po sobie chyba najlepsze wrażenie ze wszystkich drużyn pierwszej rundy. W składzie mają wielu świetnych zawodników. Jest Dżagojew, młody, który w pierwszym meczu strzelił 2 bramki, może być objawieniem tego turnieju. Jest chociażby Andrzej Arszawin, który kilka lat spędził w Arsenalu Londyn. Także no, może być ciężko, ale pamiętajmy, że gramy u siebie. To musi być nasz atut. Wczoraj pokazali Ukraińcy to w swoim wygranym meczu, jak wiele daje posiadanie własnego boiska i swoich kibiców. Ale z drugiej strony, ja chciałam tylko nawiązać, bo czytałam akurat o tym, że to, że gramy u siebie i ten stadion w pewien sposób był przyczyną tego, że Polacy byli tak zmęczeni na ostatnim meczu, ponieważ mówiło się, że na meczu z Grecją Polacy mieli złe warunki ze względu na zamknięty dach. Tak, zamknięcie tego dachu było związane z tego, co wiem, z koniecznością ze względu na imprezę rozpoczęcia Euro, inauguracji. Eksperci mówią, że zamknięcie tego dachu stworzyło niekorzystny mikroklimat dla Polaków, dlatego że na stadionie stało się bardzo parno i gorąco, wilgotno i to miało promować Grecję. No, tym razem już tego problemu nie będzie, bo dach dzisiaj ma być rozsunięty. A jakie Czesi popełnili błędy w meczu z Rosją, że przegrali, żebyśmy my może tych błędów nie popełnili? To znaczy, oglądałem ten mecz i wydawało mi się, że Czesi zbyt łatwo daje się wypunktować Rosjanom. Rosjanie obnażyli ich wszystkie braki, wszystkie błędy. Mimo że szczególnie w pierwszej połowie Czesi nie grali źle, prowadzili grę, stwarzali sobie sytuację, to zabrakło właśnie kogoś, kto tę sytuację mógłby wykorzystać. Ja mam nadzieję, że u nas to będzie Robert Lewandowski. Rosjanie obnażyli właśnie te słabości Czechów. Rosjanie zaprezentowali się świetnie, ale też nie wiemy, na ile silni byli Czesi. Być może to była słabość Czechów, a nie siła Rosjan. Takie pozostaje nam mieć nadzieję przed dzisiejszym meczem. Teraz a propos zmian, o których głośno było bezpośrednio po meczu z Grecją. Jakie i czy w ogóle trener Smuda powinien zastosować zmiany w dzisiejszym meczu? Czy może tych zmian w ogóle nie powinno być? Jest dobrze. To znaczy dzisiejsze tytuły prasowe, które miałem okazję tam przeczytać, wskazują na to, że Macieja Rybusa zmieni Dariusz Dudka, zagramy 3 defensywnymi pomocnikami. To też wskazuje na to, że Smuda będzie chciał przede wszystkim remisu, że ten remis go zadowoli. Druga zmiana konieczna to Przemysław Tytoń w bramce, nasz bohater z ostatniego meczu, kiedy wszedł i obronił karnego. To jest spowodowane oczywiście czerwoną kartką Wojciecha Szczęsnego, który do składu wróci najszybciej na ostatnie spotkanie z Czechami. A jakie zmiany? No, tym razem wydaje mi się, że trzeba zmienić kogoś w trakcie meczów, wprowadzić świeżą krew, kogoś, kto tam szarpnie, jak się mówi po piłkarsku. No i media wskazują w roli tego, który może szarpnąć zespół Kamila Grosickiego, czyli możemy mieć ten szczeciński akcent. A jak skład Rosjan? Czy oni będą w ogóle coś zmieniać w swojej drużynie? I jak możemy ocenić ich warunki? Co prawda ten ich ostatni mecz z Czechami pokazał, że faktycznie szli jak czołg, ale mówi się też o tym, że średnia wieku w drużynie rosyjskiej jest znacznie większa niż średnia wieku u Polaków.
Dokładnie tak jak powiedziałaś, my mamy najmłodszy zespół na imprezie obok Niemców, a Rosjanie jeden z najstarszych, o ile nawet nie najstarszy. Mi się wydaje, że zwycięskiego składu się nie zmienia i że dzisiaj tych zmian nie będzie od początku, ale tak naprawdę Rosjanie mają po kilku dobrych piłkarzy na każdą pozycję, chociażby w ataku, niezależnie od tego, czy zagra Kierżakow, czy Pogrebniak, to będą tak samo groźni napastnicy. Wydaje mi się, że wyjdą takim składem, jakim grali z Czechami. Istotny będzie dla nas też wynik meczu Czech i Grecji. Jaki wynik będzie nas satysfakcjonował? To znaczy najlepszy byłby chyba remis, żeby oni się jednak podzielili tymi punktami, żeby mieli ich jak najmniej. Wtedy tak naprawdę wszystko będzie w naszych rękach w ostatnim meczu z Czechami, jeżeli nam uda się przynajmniej zremisować. Także ten dzisiejszy nasz mecz będzie bardzo ważny, a w meczu przeciwników najlepiej jakby padł remis. Mamy szansę wyjść z grupy? No ja myślę, że mamy i właśnie to jest to, co powiedziałem, że w końcu na tej imprezie nie jest tak, że pierwszy mecz to jest mecz otwarcia, drugi to jest mecz o wszystko, a trzeci o honor, tak? Tylko że ten remis w pierwszym spotkaniu dał nam tę możliwość, że nawet dzisiaj w przypadku porażki będziemy mieli wszystko dalej będzie możliwe w meczu z Czechami. Myślę, że mamy tę szansę, że dzisiejszy mecz też je bardzo, bardzo zweryfikuje, tak? Bo remis naprawdę sprawi, że będziemy mieli olbrzymie szanse wyjść w ćwierćfinał na tym Euro w Polsce i na Ukrainie. Ja chciałabym jeszcze dopytać o samo przygotowanie zawodników, bo kiedy czyta się o przygotowaniach Rosjan do Euro, to mówi się, że przez ostatnie 3 tygodnie przed rozpoczęciem mistrzostw oni mieli po jednym treningu dziennie. Polacy trenowali znacznie ciężej. I teraz o czym to może świadczyć? Oni trenowali raz dziennie, na meczu z Czechami szli po prostu jak burza. Polacy nie grali w tym swoim pierwszym meczu, w meczu z Grecją. Polacy jednak nie grali obu połów tak na takiej samej wydolności. Oni nie biegali przez 90 minut tak, jak biegali Rosjanie. Teraz czy tutaj jest jakiś błąd trenera, że przetrenował naszych zawodników, a sukces trenera Rosji, czy może na odwrót, czy może Rosjanie po tym pierwszym meczu już się wypalili i teraz będzie tylko gorzej? To znaczy ja myślę, że mówić o błędach trenera w przygotowaniach to będziemy mogli mówić dopiero po mistrzostwach, ale faktycznie Franciszek Smuda zaserwował naszym reprezentantom duże obciążenia podczas obozu w Austrii. Oni sami mówili, że trenują bardzo, bardzo ciężko, bo tak naprawdę będąc po sezonie, po iluś tam meczach rozegranych. Na pewno Rosjanie grają więcej w klubach i bardziej regularnie, dlatego mogli sobie pozwolić na te delikatniejsze treningi, mniej obciążeń i w pierwszym meczu z Czechami może właśnie mieli tą świeżość potrzebną, której nam zabrakło, ale być może tak naprawdę my się rozegramy i ta idealna forma przyjdzie w odpowiednim momencie, czyli na przykład dzisiaj albo w kolejnym meczu, może na to liczy Franciszek Smuda. Rozmawialiśmy kilka minut przed wejściem na żywo o tym, że to może nawet nie jest mecz, ale już trochę polityka i trochę wojna, jak to jest? Czy dzisiaj będziemy skupieni tylko na emocjach sportowych, czy gdzieś to się przełoży na emocje dosyć wyższe i jakieś takie coś, co może naszymi sercami zawładnąć, nie tylko sportowo? No to znaczy chyba tak właśnie jest, że kiedy gramy obojętnie, kiedy mierzymy się w obojętnie jakiej dyscyplinie sportowej z Rosjanami czy z Czechami, to gdzieś tam w podświadomości jest to ta odwieczna rywalizacja, prawda? Każdy Polak chce, mówiąc kolokwialnie, dokopać Rosjaninowi czy Niemcowi. No oby dzisiaj nasi chłopcy też mieli w sobie tę chęć. Myślę, że nie warto mieszać sportu z polityką, tak samo powiedział właśnie Arszawin pytany o katastrofę smoleńską. No i mam nadzieję, że to co piłkarskie pozostanie piłkarskie i to będzie po prostu wojna, ale na boisku. No i ostatnie pytanie, kto wygra Euro, twoim zdaniem? No to jest bardzo trudne pytanie, właśnie tak przed mistrzostwami wskazywałbym na Niemców, którzy mają bardzo wyrównaną kadrę młodą. Na pewno Hiszpanie, którzy bronią tytułu, ale mają swoje problemy. A w pierwszej serii meczów tak naprawdę najlepsze wrażenie sprawili Rosjanie, nasi dzisiejsi przeciwnicy. Tylko tak jak mówię, nie wiadomo czy to jest ich siła czy słabość Czechów. Fajnie grali też Chorwaci. Ale no, tak samo tutaj, przeciwnik, rywal Irlandia, nie wiadomo czy to jest po prostu nie za słaby rywal. Ja dalej chyba stawiam na naszych zachodnich sąsiadów. A gdzie tutaj są Polacy, jak typujesz, do jakiego momentu możemy dojść? Realnie oczywiście. To znaczy, jeżeli uda nam się wyjść z tej grupy, to w ćwierćfinale trafiamy na grupę, gdzie grają Niemcy, Portugalczycy, Holendrzy i Duńczycy, czyli to jest grupa śmierci tych mistrzostw. Będzie na pewno trudno, no ale mówię, no, oby poniosły nas te trybuny, najpierw trzeba oczywiście z tej grupy wyjść.
Mateusz Brzeźniak, dział sportowy Gazety Wyborczej. Dziękujemy Ci za rozmowę i za wprowadzenie nas do tej atmosfery dzisiejszego meczu, który, drodzy Państwo, już o 20:45, o tym jeszcze będziemy mówić. Dziękujemy za rozmowę. Zostawiam Państwa z Magdą, która przedstawi pierwszą odsłonę serwisu kulturalnego, a ja wracam do Państwa po serwisie informacyjnym. Witam Państwa po przerwie. Rozpoczynamy pierwszą część przeglądu kulturalnego, a oto na co Państwa dzisiaj zapraszam. Przed chwilą rozmawialiśmy z Sandrą o meczu, więc oczywiście zapraszamy to Państwa do oglądania meczu na Euro i do kibicowania naszym. Natomiast dla tych, którzy chcieliby znaleźć jakąś alternatywę, takową oferuje Teatr Polski. Dzisiaj spektakl o godzinie 19:00, Oscar dla Emilii. Jest to opowiadanie o tym, jak bardzo łatwo fikcja może stać się rzeczywistością. Dość intrygujący tytuł. Więcej na pewno na spektaklu godzina 19:00, Teatr Polski. Swój spektakl o godzinie 19:00 przygotował też Dom Marynarza i tutaj wstęp wolny, więc fajna alternatywa dla tych osób, które faktycznie niekoniecznie odnajdują się w Euro i w meczach. Spektakl pod tytułem Ratunku. Dla kinomaniaków, Kino Pionier gra dzisiaj takie seanse jak Piękno 3, Projekt Nim, Heniek, Połów Szczęścia w Jemenie i Baby Call. Natomiast w kinie Zamek znowu Połów Szczęścia w Jemenie, Szczęśliwi Ludzie, Raj w Tajdze i Wieczorne Spotkanie z Diaporamą, dzisiaj Taniec i Rozrywka. To tyle, jeżeli chodzi o wiadomości kulturalne. Pierwszy przegląd. Teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny. A o 17:30 wracamy na żywo do studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Do zobaczenia.